Te intro, nie ma opcji. Siemano, witam was w kolejnym wymiku z Call of Duty, nie Black Ops 2, tylko MW3. I zapraszam was na kolejnego maba. Jezu, jak dawno tego nie mówiłem. Oh my god, nie mówiłem tego tak dawno. Wow, fajne uczucie. Filmik na szybko, szybki temacik i na początek, co to za gameplay, mapa. Mapa jest to ta, na której zawsze chciałem być maba. Jest to mapa... Dobra, zapomniałem. Nie no, ta z DLC drugiego. Boże, Boże. Widzicie, nie gra się w MW3 przez tydzień właściwie. Tydzień, no i już się zapomina nas map. No niezbyt fajnie. Na pewno mapa będzie tam gdzieś w adnotacji, wam dodam jej nazwę, nie jest to ważne. Ale jest to już ostatnia mapa z map, które posiadam, na której nie wiem moaba, więc mam moab na każdej mapce. Jej! Teraz to właściwie nie ma żadnego znaczenia. Ale chciałem jeszcze podziękować Ringarowi, który, bez którego bym nie bił moaba. Tutaj support. To już były dwa dni przed Call of Duty Black Ops, wiecie jaka jest atmosfera w takim czasie. No po prostu nie chce się aż tak. Wszystkiego już, ja już nie miałem te siły na te moaby. I chciałem, żeby ktoś mnie supportował jednak zawsze bezpiecznie, szczególnie na tej mapce. A mapa jest Getaway, już sobie przypomniałem. Także właśnie na tej mapce Getaway, gdyż nie wbiłem na nim moaba. Wziąłem sobie PM9 tłumik, gdyż chciałem naprawdę wbić moaba z tą bronią. Potem wbiłem jeszcze lepszego, ale ten moab właśnie taki wyszedł na tej mapie. Mapa jest prześliczna, sami musicie przyznać. To jest mapa z drugiego DLC z paczki Face Off. Naprawdę mapa jest piękna, uwielbiam ją na Face Off. I tutaj na taktyce właśnie czujnik w lodówce i support, to można wbić spokojnie moaba. Dzięki Ringarowi, tu oczywiście dam też link do jego kanału i dziękuję mu za pomoc. Ale o czym chciałem powiedzieć, dość szybko, bo krótki gameplay. Chciałem się spytać was, czy byście chcieli serię z Call of Duty Black Ops 2 Swarm z każdą bronią. Jak ja to widzę? Ogólnie Swarm z każdą bronią, byłby to moab z każdą bronią na kanale, tak jak miałem, tylko że ten moab z każdą bronią nie był moabem z każdą bronią. On się przeistoczył z takiego i prawie nawet całkowicie wyszedł. Jednak nie do końca. No właśnie. Ja nie jestem za Swarm z każdą bronią. Wam powiem, dlatego że widzicie takie wbijanie w tym wypadku Swarma bez score streaków, bo to w takim wypadku tylko jest ten jakby idea tej serii, bo TBNR Frax już jakby ją zaczął i dużo ludzi też na kanałach ma właśnie tą serię Swarm z każdą bronią. Idea jest taka, żeby nie używać żadnych score streaków, więc to jest no, trudne wyzwanie. To jest 19 zabójstw na Team Deathmatchu, czy też na Free for All. O ile jeszcze na Free for All to jest możliwe dość, no to już na Team Deathmatch jest to trudniejsze. No to jest taki moab dla Black Ops 2. Nie jestem za, dlatego że nie chcę się wkurzać, nie chcę rage'ować i nie chcę grać na spinie. Chcę po prostu grać dla siebie i dla was, żeby gameplaye były dobre, oczywiście. Ale takie wybiegane, też dużo zabójstw, może trochę zgonów. Swarm oczywiście też wbity, nie zawsze, ale często. Może później w przyszłości tylko Swarm, gdyż to jest naprawdę dobry score streak. Jednak są lepsze, znaczy lepsze, są porównywalne, a niższe mają jakby wymagania, więc naprawdę nie widzę, żeby Swarm był aż tak konieczny. Jednak chciałem się was spytać, co wy na ten temat sądzicie. Jeżeli bym to w ogóle robił, to nie zaczynałbym tego teraz. Jeszcze przynajmniej z miesiąc bym pograł tak i dopiero potem próbowałbym coś takiego jak Swarm z każdą bronią, czyli Swarm with every gun, dla was tutaj wrzucić. Więc napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. I jeżeli większość będzie na tak, jeżeli piszcie tak w komentarzach, Swarm tak, wiecie, standardowo, jak tam to już było. Jeżeli większość będzie na tak, to oczywiście zacznę to za miesiąc jakiś, no kiedy mi się będzie chciało, bo wiecie, na siłę nie ma co, naprawdę na siłę nie ma co rzucać z pistoletów maszynowych i z karabinów szturmowych. No, także to było na tyle, chciałem wam to przekazać, tylko dzięki wam za oglądanie, moab już bity, za chwilę odpalę. Ja się już z wami żegnam, bo muszę się uczyć tą histę, mam sprawdzian. No i cóż, siemano.